Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem John Radowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora. Czemu po pierwszym? Nie. Czwartym. No i co, da mi tą pozycję, czy mi nie da? Ale nie jest trzeci, panie. Tak to jest. Wszystkie tory po drodze. Bad się pomówił. No. Wypiść. Czterysta czterdzieści trzy na wadze EUA. Super. Ten już mi ładnie przejechał, pięknie. Okej. Trzydzieści siedem, 142. A to jest ten MP, który ma u mnie 7 minut postoju. Peron drugi, tor drugi. Super. Dwadzieścia cztery, 143 przyjechał. Cztery, sześć, 4042. On jeszcze do Myszkowa. No i pięknie. Podoba mi się dyżur na tej stacji.
Okej. MPE wjechał. I MPE wyjeżdża. No, ten tutaj rozjazd dużo usprawnia. I 37 142 zatwierdzamy, że przyjechał. I on ma 40 odjazd. No i przecież napisałem, że odjechał. Sobie zobacz wiadomość wyżej. Dobra, temu możemy już w sumie podać. Już nic przed niego nie wiedzie. Ciekawe, czy odjedzie. Przed czasem, czy będzie czekał tak, jak powinien do planu. Dobrze. Czekamy w takim wypadku na kolejny pociąg. Jako iż jest chwila przerwy, zrobimy tutaj krótkie cięcie, aby Państwa nie zanudzać. Dobrze, drodzy Państwo, więc w takim razie po krótkim cięciu już powracamy. I mamy tutaj pociąg, który musi jechać na powyższą linię. Czterdzieści jeden, 140 wjazd do zawiercia podany. I 4410. Tym razem już piszemy. Prawidłowo. Dziękuję. 37 142 odjechał.
Matko, nie to. Serio, ja państwu cały czas pokazywałem nie tą kartę, co powinienem? No, fajnie. Tak, przełączyło mi się na YouTube. Zamiast na rozkład jazdy. Damy panu godzinę przyjazdu. Pan jedzie sobie na Górę Włodowską. Ja dalej mam tą samą chrypę, jaką miałem przy nagrywaniu poprzednich odcinków, gdyż jest to kontynuacja poprzedniego odcinka. Raz paru poprzednich, ja te odcinki nagrywam właściwie dzień po dniu wszystkie. Póki co. Więc moja chrypa dalej występuje. I pan ma 45 odjazd. 41-140. Zamyszkowa jedzie do nas. 7337. I zapewne 40-145. Wszystkie mają peron, drugi tor pierwszy. Dobrze, ten tutaj ładnie odjechał. Ten 41-140, my sobie mu tu już zatwierdzimy, bo on 45 odjeżdża. Też nam się ładnie tutaj tak zatwierdzi. 7-337. A tu jest jeszcze jakiś peron czwarty. Tam nic nie idzie wysłać. A trzeci, gdzie jest peron? Czwarty, pierwszy, drugi? Trzeci? Nie ma. Trzeci został usunięty. No cóż. Wjeżdżaj szybciej tym radio. Okej.
O Matko Bosko. To ja żem zrobił. O, a ten już wjechał. O Matko. Tego nie było, nie? To się wytnie. No i jakoś tak pomału wjeżdżasz, a czemu? Czterdzieści sześćset dziewięćdziesiąt dwa do Myszkowa. No cóż. Naciął dzisiaj wyjątkowo na inny peron. Powiem tak. Tyle zmian peronów, co my tutaj robimy. 4, 4, 3, 9, 5, 7. To ludzie by nieźle latali. Już idę. Na minutkę opóźniony tylko odjechał.
I pięknie. I 40-145. Okej. 40-692. Okej. Dobrze, widzę, że wszedł użytkownik, więc dla niego damy informację. Próba radio. 40, 145, słuchaj dobrze. Kręci. No dobrze, z łas same towary do Myszkowa widzę. No. Fajnie, żeś napisał, na który tor. Cztery, dziewięć, zero, osiemdziesiąt cztery. Jakim sposobem się u niego znalazł z powrotem? Okej. Myślę, że drodzy Państwo, że w tym odcinku to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie.
Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.